Dzień dobry, dzień dobry. Wracam z hasłem dzień dobry z wypraw motocyklowych. Tym razem jesteśmy nad jeziorem Garda. Dzisiaj zaplanowaliśmy bardzo fajną traskę, około 300 km. Około 300 km w okolicach jeziora. Nawet nie przy samym jeziorze, będziemy odwiedzać fajne, atrakcyjne rzeczy. Ale chciałem parę słów powiedzieć, wykorzystując okazję o jeździe z pasażerem, o jeździe z pasażerką. Na ten wyjazd przyjechały z nami trzy pary motocyklistów, gdzie mamy na jednym motocyklu dwie osoby. I w zasadzie to ich takie pierwsze podróżowanie wspólne w Alpach, więc przyjechaliśmy tu, wiadomo, autobusem. Także całej trasy na kołach nie musieli pokonywać. No i jeździmy. I dużo osób w sumie podróżuje gdzieś tam z pasażerami. Wiadomo, ci, którzy jeżdżą regularnie z pasażerem, no to są wytrawnymi jeźdźcami. I pewnie mieliby dużo więcej do powiedzenia niż ja. No ja czasem z pasażerkami czy tam z pasażerami gdzieś też pojadę, ale to tylko od czasu do czasu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy, o których w zasadzie powinien wiedzieć najbardziej pasażer. Więc to jest taki film przede wszystkim dla pasażerów motocyklowych. No więc, co powinien wiedzieć pasażer motocyklowy, pasażer motocykla, pasażerka przed jazdą? Pierwsza sprawa to jest najważniejsze, myślę, jak usiąść. I promujemy taką technikę, żeby po prostu usiąść, objąć, czy tam ścisnąć kolanami, udami kierowcę, wygodnie siedzieć i podziwiać krajobrazy. Pasażer, który w jakiś nienaturalny sposób się łapie, kierowcy, łapie się motocykla, gdzieś tam się odgina, wygina, jest w zasadzie bardzo przeszkadzającym pasażerem. Więc co do zasady, pasażer, pasażerka powinna być na motocyklu niezauważalna dla kierowcy. Kierowca, który potrafi jechać, zabierając pasażera, w zasadzie dalej powinien jechać tak samo. Oczywiście od kierowcy też dużo zależy, bo jeżeli kierowca będzie jechał nerwowo, będzie gwałtownie przyspieszał, gwałtownie hamował, to ten pasażer nie będzie się czuł komfortowo. Więc płynna jazda jest bardzo ważna z pasażerem, dlatego że my jadąc sami, jeżeli nawet jedziemy agresywnie, to zawsze gdzieś tam jesteśmy przygotowani na to, co zaraz mamy zamiar zrobić. A jeżeli z kolei jedziemy z pasażerem, to ten pasażer tak naprawdę nie wie, co my zaraz zrobimy i później gdzieś tam nim miota tym motocyklem. Także pierwsza rzecz dla pasażerów. Pasażer siada, ściska kolanami, udami kierowcę i wygodnie siedzi. Tu oczywiście sporo będzie zależało od motocykla, na którym też jedziemy, no bo na motocyklach stricte sportowych to ten pasażer to tam szału miał nie będzie. Na takich motocyklach jak tutaj mamy, czyli chociażby BMW Evo 850 GS na przykład przede mną, no to pasażerka na pewno ma bardzo, bardzo wygodnie. Druga rzecz, cóż ten pasażer ma robić, żeby troszkę pomóc kierowcy? No, może spoglądać w kierunku zakrętu, czyli jeżeli gdzieś tam jedziemy w zakrętach, to pasażer, pasażerka może patrzeć w stronę zakrętu, wtedy w dość naturalny sposób jego ciało będzie się też pochylało razem z kierowcą i nie powinno być żadnego problemu. No i trzecia rzecz, bardzo ważna dla pasażerów, to jest co zrobić w sytuacji awaryjnej. Kiedy na przykład pojawia się na drodze przeszkoda i trzeba awaryjnie hamować. I tutaj najważniejsze jest, żeby oczywiście kierowca mocno ścisnął kolanami, udami zbiornik. Miał rozluźnioną obręcz barkową, ręce po to, żeby dalej skutecznie hamować i kierować motocyklem. A pasażer, żeby mu nie przeszkadzać, musi się z całej siły mocno kolanami, udami chwycić tego kierowcy. Ewentualnie złapać za jakiś element motocykla, ale pod żadnym pozorem nie obejmować kierowcy. Bo obejmowanie kierowcy w sytuacji stresowej kończy się z reguły tym, że pasażer, nawet drobna jakaś dziewczyna, zupełnie nieświadomie, tak mocno ściska ciało tego kierowcy, że on prawie że oddychać nie może. I w tym momencie jest mu coraz trudniej reagować na to, co się na tej drodze wydarzyło. Więc reasumując, pasażer
na motocykl powinien być, no, pasażerem pojazdu. Siedzi sobie, podziwia widoki, nie przeszkadza. Powinien zachowywać się zupełnie neutralnie, czyli poddawać się tym zachowaniom jakby motocykla i w żaden jakiś taki niestandardowy sposób nie próbować gdzieś tam się jakoś dziwnie chwytać, łapać, opierać, jakieś kombinacje, techniki. Słuchajcie, w mojej ocenie do takiej zwykłej jazdy turystycznej jest to no, przeszkadzające wręcz. No i to chyba tyle. Nie ma co tu wielkich filozofii do tego dorabiać. My jedziemy dalej. Odwiedzamy dzisiaj no, całe jezioro dookoła, objedziemy całą gardę dookoła. W tej chwili kierujemy się na południe. Za chwilę będziemy przejeżdżali w okolicach miejscowości Sirmione. No i dalej będziemy jeździć wysoko w górach, pojedziemy wysoko w góry, aż finalnie dotrzemy do Riva del Garda, czyli północna część jeziora, i wrócimy z powrotem znowu okrężną drogą do naszej miejscówki. Pogoda zapowiada się fajna, chmurki się rozpraszają na niebie, także myślę, że za godzinkę, dwie będzie piękne słoneczko i fajny dzień przed nami. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa!